Róża Świadczyńska, witam Państwa i zapraszam na kolejny koncert z serii NOSPR kameralnie. W cyklu wirtualnych występów, jakie przygotowali dla Państwa katowiccy muzycy, czeka nas dzisiaj bardzo barwny program. Program obejmujący ponad 2 stulecia historii muzyki. Od koncertu Vivaldiego i Fantazji i Puritani Giovanniego Bottesiniego, przez serenadę na smyczki Edwarda Elgara, po impresję i żużu na dwie harfy Franza Józefa Reinla. Rozpoczniemy muzyką Vivaldiego, w którego twórczości koncerty na smyczki stanowią rozdział najbogatszy. Większość z nich powstawała w czasie długiej współpracy kompozytora z weneckim Ospedale della Pietà, żeńskim sierocińcem, z którym Vivaldi związał się w roku 1703. To dla działającej tam orkiestry, dla jej najzdolniejszych uczennic pisał swe liczne koncerty. Wśród nich ten niezwykle błyskotliwy, efektowny koncert Hamol na czworoskrzypiec, smyczki i basso continuo. Ten sam, który tak zachwycił Bacha, że lipski kantor opracował go we własnej wersji, znanej nam dziś jako koncert Amol na 4 klawesyny. W istocie to jeden z najświetniejszych utworów w zbiorze L'Estro Armonico, opublikowanym przez Vivaldiego w roku 1711 jako jego opus 3. Przekonają się Państwo, że wszystko tu skrzy pomysłowością. Nowy rodzaj artykulacji, nowe techniki skrzypcowe, czy wreszcie oryginalne efekty kolorystyczne. 3 części koncertu ujętego przez Rioma w katalogu pod numerem 580 to Allegro, Largo, Allegro. Całość zabrzmi dziś w wykonaniu muzyków Grupy Smyczkowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, prowadzonej od skrzypiec przez Rafała Zambrzyckiego. Oni też będą towarzyszyć solistom w 2 z koncertów Vivaldiego, koncercie podwójnym G-moll na 2 wiolonczele, smyczki i basso continuo, Riom, pozycja 531. Dziele jedynym w swoim rodzaju, przeznaczonym dla najlepszych wiolonczelistek Ospedale, którym powierzył Vivaldi wymagające partie solowe. Molowa tonacja dodaje całość ciemnego kolorytu, od wirtuozowskiego Allegro przez pełne śpiewnej powagi Largo po pełne werwy finałowe Allegro. W tych partiach dziś wiolonczeliści Adam Krzeszowiec oraz Jacek Gwizdon. Ale wcześniej Adam Krzeszowiec pojawi się jako jeden z solistów w efektownej fantazji Giovanniego Bottesiniego na tematy z opery Purytanie Belliniego. Tym 2 będzie kontrabasista orkiestry Marek Romanowski, autor wersji utworu, która zabrzmi dzisiaj. Kontrabas będzie tu bardzo wyeksponowany, wszak urodzony w Lombardii Bottesini sam był wybitnym kontrabasistą, jednym z najświetniejszych wirtuozów swego instrumentu, zwanym Paganinim kontrabasu. Grał wszystko, ale celował w repertuarze operowym, którym na co dzień także dyrygował, a w przerwach spektakli zachwycał publiczność swymi improwizacjami na motywach wystawianych oper. Jego fantazja na tematy z Purytanów Belliniego należy do tych najbardziej wymagających dzieł przeznaczonych dla największych wirtuozów kontrabasu. W wersji, którą usłyszymy, belkantowe kantyleny i wirtuozowskie figuracje zostaną rozdzielone pomiędzy kontrabas i wiolonczele na kształt wielkiego duetu koncertowego. Kolejny utwór w programie nosi intrygujący tytuł Impresja i żużu na 2 harfy i smyczki. To dzieło urodzonego w 1903 roku Austriaka Franza Józefa Reinla, którego twórczość cieszyła się w swoim czasie sporą popularnością. Niezależnie od kontrowersji wokół utworów, które Reinl pisał na zamówienie władz, jego kompozycje sprzed 1938 roku i te tworzone już po wojnie utrzymały się w repertuarze. To głównie muzyka o lżejszym charakterze, uwertury, rapsodie i barwne humoreski. Do nich właśnie należy Impresja i żużu na 2 harfy i orkiestrę smyczkową, utwór z 1956 roku, barwna muzyka w niemal filmowym stylu, wykonywana z towarzyszeniem perkusji. Dziś zabrzmi z udziałem 2 harf, na których partie solowe wykonają Elżbieta Korelus i Krzysztof Waloszczyk. Na zakończenie zabrzmi jeden z przebojów orkiestr kameralnych, serenada E-moll na smyczki, opus 20 Edwarda Elgara. Utwór z 1892 roku, a więc wczesna kompozycja, pisana zanim jeszcze talent Elgara zajaśniał pełną krasą. To 3-częściowe dzieło, w którego nastrój wprowadzi nas ekspresyjne Allegro, Piacce Vole. Sercem serenady jest jednak środkowe Larghetto, pełne lirycznej melancholii i czułości. Finałowe Allegretto zamknie całość w pogodnej aurze.
Przed nami Orkiestra Smyczkowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą prowadzi dziś odskrzypiec Rafał Zambrzycki. Zapraszam Państwa gorąco i życzę dobrego odbioru. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.